Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj zaproszenie na ten czwartek. W czwartek spotykamy się na 161. transmisji. 161. klucz do szczęścia i spełnienia. Realizacji siebie, Twojej indywidualności, niepowtarzalności. Pamiętaj, jesteś jedną, jedyną, niepowtarzalną istotą. Nie ma drugiej takiej istoty, która wyglądałaby w ten sposób, miałaby takie talenty, zdolności, taką własną, indywidualną drogę życia, powołanie, ale również nie ma drugiej takiej istoty, która miałaby konkretnie te same wady i te same zalety, które masz w sobie. Na tym spotkaniu otrzymasz kolejny klucz, jak zmienić wady w zalety, bo bardzo łatwo je przemienić, i jak wykorzystać wszystkie wskazówki, aby osiągnąć w życiu to, co dla Ciebie ważne, zrealizować siebie, Twoje powołanie, ale również żyć każdego dnia z radością i lekkością. Tematem 161. spotkania jest, jaką pieśń śpiewasz każdego dnia, i jak brzmi pieśń całego Twojego życia. Temat już z wyższej półki, tak? Ale przedstawię go bardzo prostymi słowami, jak zwykle, i idealnie wykorzystasz te wskazówki i zmienisz Twoje życie na jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Poniżej będzie link na mojej stronie bukardimaria.com. Znajdziesz wszystkie również poprzednie spotkania. Pamiętaj, jeżeli masz dostęp na 6 dni, na miesiąc albo na cały rok, masz dostęp do tej transmisji, ale również wszystkich poprzednich. Każda na inny temat, każdy klucz jest niepowtarzalny i opiera się na tajemnicach Ziemi, świata i wszechświata. Wiedzy wyższej, którą prostymi słowami przekazuję w Twoje dłonie i możesz korzystać z niej i kształtować Twoje życie bardzo łatwo, z radością i lekkością według tego, co jest Twoim najgłębszym pragnieniem Twojego serca.